Trzeba powiedzieć od tego, że no, to był jeden faworyt. Własna hala również to powoduje, że drużyny, które tutaj przyjeżdżają, nie są pewne siebie, troszkę za dużo błędów popełniają, nie tak jak grając z innymi drużynami w naszej lidze. Jednak stąpamy twardo po ziemi i wiemy, że jaka jest różnica też w umiejętnościach pomiędzy poszczególnymi graczami, poszczególnymi formacjami. Myślę, że my żeśmy troszkę ułatwili dzisiaj zadanie Kielcom, grając bardzo pasywnie w obronie, nie mieliśmy swoich atutów w postaci większej ilości zmian. Krzyśka Tylutkiego, który jest kontuzjowany i troszkę ten atak pozycyjny był dla Kielc łatwiejszy. Również popełniane błędy, szczególnie to te podania do obrotowego naszego, doprowadzały mnie do pasji, ponieważ z tego natychmiast Kielczanie prowadzili kontry. Wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy, gra drużyna lepsza. Myślę, że no, my musimy ciężko pracować, żeby nawiązać chociażby jakiś no, taki kontakt z taką drużyną, jaką jest Vive. Wydaje mi się, że siły mieliśmy i ambicje równie, więc nie chodzi o to, tylko wydaje mi się, że chodzi o klasę przeciwnika. Po prostu byli od nas dużo lepsi i to pokazali na boisku. My staraliśmy się, walczyliśmy, ale wiadomo, mieliśmy też swoje problemy, swoje kontuzje, bo każdy widział, że nie grało trzech zawodników od nas. Tyle co mogliśmy, to daliśmy, ale nie mogę powiedzieć, że nie walczyliśmy albo że nie było ambicji na pewno. Był taki moment, że doszliście na jedną bramkę, potem znowu zrobiła się duża przewaga Vive. Z czego to wynikało? Naszych błędów, tylko i wyłącznie z naszych błędów. Każdy, bo jak graliśmy jeszcze w ataku pozycyjnym, to wszystko to ładnie wyglądało, bo broni też na początku te fajnie radziliśmy, ale niestety w dalszej części meczu każdy dosłownie każdy nasz błąd był tak wykorzystany, że każdy widzi, jak się skończyło.